Kuchnia na miarę. Na miarę Twoich potrzeb. Wygoda, precyzja, nowoczesne rozwiązania, wysoka jakość materiałów. Kuchnia sercem domu. Zrobimy ją dla Ciebie. Na miarę Twoich oczekiwań. Wenus, Suwałki, ulica Podchorskiego 10. Zapraszamy. Trudny, ale skutkujący skokiem cywilizacyjnym. Tak o budżecie na 2019 rok mówił prezydent Suwałk. Nad przyszłorocznym planem finansowym obradowała dzisiaj Rada Miejska. Budżet Czesław Renkiewicz ocenia jako trudny z jednego powodu, o którym mówił już kilka tygodni temu. Pewne przetargi, które były kiedyś porozstrzygane, doprowadziły do wybrania takich firm, które no niestety zeszły z placu boju, z placu budów. Trzeba było ogłosić kolejne procedury wyłaniające kolejnych wykonawców. To się wszystko wydłużało. Były inne ceny, inne koszty. To generowało dodatkowe wydatki z budżetu. I to, co zamierzaliśmy skończyć w roku 2018, niestety będziemy jeszcze przenosimy na rok przyszły, rok 2019. Jak przewiduje prezydent, ukończenie trwających inwestycji przyniesie poważną zmianę cywilizacyjną dla naszego miasta. Będziemy miastem z bardzo atrakcyjną infrastrukturą. Mam tutaj na myśli dwie takie główne inwestycje, które zakończymy w przyszłym roku. Jest to hala sportowo-widowiskowa na 2200 miejsc na widowni. Takiej hali w województwie póki co nie ma i żadne inne miasto. Takiej hali, no, podobna hala, tylko starsza, Urania, jest w Olsztynie, gdzie AZS Olsztyn gra. I to jest obiekt, który no, przede wszystkim w tej części Polski będzie obiektem najbardziej nowoczesnym i funkcjonalnym. Czyli dodatkowa infrastruktura, która nas wyróżniać będzie na tle innych miast. Kolejna, druga taka sprawa to jest lotnisko lokalne. No, też Białystok jest na etapie tam jeszcze pewnych procedur, które trwają. My to lotnisko lokalne budujemy, ta budowa potrwa gdzieś tam do połowy przyszłego roku, może trochę wcześniej, bo wykonawca naprawdę dobrze sobie tutaj radzi. I nie ma też w tej części kraju takiego miasta, które będzie miało lotnisko lokalne, oprócz Białegostoku. No i oczywiście są Szymany. To też jest dodatkowy atut dla tego miasta. Dlatego też ja mówię o tym takim kroku cywilizacyjnym kolejnym, który podnosi atrakcyjność tego miasta. Projekt budżetu przedłożonego pod obrady Rady przewiduje przyrost dochodów, ale rosną również wydatki. Pozostaje jednak 29-milionowa nadwyżka operacyjna, która według projektu będzie źródłem finansowania inwestycji. Rosną przychody miasta z udziału w podatku PIT. Świadczy to o tym, że poprawie ulega sytuacja ekonomiczna suwalskich rodzin. W 2016 roku przychody z PIT i CIT wynosiły nieco ponad 64 miliony, a na 2019 rok zaplanowano o około 24 miliony więcej. Na bieżący rok planowaliśmy 74 miliony 751 tysięcy złotych. Mamy teraz właśnie propozycję, żeby one były aż 88,5 miliona złotych. Czyli wyraźny tutaj jest przyrost i przyrost ten wynika ze wzrostu dochodów w PIT-cie. W podatku CIT my mamy te dochody na bardzo niskim poziomie, mogę powiedzieć, w podatku dochodowym osób prawnych, mimo tego, że tyle firm mamy, pięknie rozwijających się. Z tego, co pamiętam, tu chyba nie ma z CIT-u, ale 3 miliony, około 3,5 miliona złotych, czy 3 miliony 600 mamy tylko z podatku CIT, dochodowego do osób prawnych. Wszystkie firmy korzystają ze zwolnień podatkowych. Mało która firma płaci podatek dochodowy. No bo jeżeli inwestuje w strefie ekonomicznej, no to tam są zwolnienia przecież podatkowe. My oczywiście z PIT-u mamy tam około 10%
wpływów, tylko gros środków idzie tam do województwa i do budżetu państwa. Natomiast no, powinniśmy mieć przy takiej dobrej gospodarce te wpływy powinny być znacznie wyższe. Nie, to jak odejmiemy te 3 600 000 od 88 milionów, to reszta jest PIT-u. A wobec tego od nas, od naszych podatków dochodowego osób fizycznych to pochodzi. I tu dynamika jest dobra. Tu widzimy, że te dochody z tego źródełka nam wzrastają i to w sposób taki dość fajny. Po pierwsze, następuje przyrost zatrudnienia, coraz więcej osób pracuje, czyli poprawia nam się baza i płace też idą w górę i to jest właśnie efekt tego, że do budżetu miejskiego też udziały w PIT-cie, mamy udziały jako gmina i jako miasto, jako gmina, jako powiat, w granicach 50% mamy udział, to jest pokaźne źródło. Podczas sesji prezydent stwierdził, że proponowany budżet to plan nieidealny, ale z pewnością bezpieczny i optymalny. Reasumując, dochody miasta według przyjętego dzisiaj budżetu mają wynieść 470 milionów złotych. To o ponad 28 milionów więcej niż w 2018 roku. Zaplanowane wydatki to około 516,5 miliona złotych. Wzrosły w porównaniu z bieżącym rokiem o około 13 milionów. Istotna w finansach nadwyżka budżetowa przekracza 29 milionów złotych. W roku 2018 wyniosła o około 7 milionów mniej. Deficyt zostanie pokryty kredytem, ale wskaźnik spłaty zobowiązań będzie oscylował około 4,31% przy dopuszczalnym poziomie 8,13%. Największym wydatkiem budżetowym jest oświata i wychowanie. Do subwencji oświatowej miasto według wyliczeń prezydenta dołoży ponad 60 milionów złotych. Pracownicy samorządowi dostaną podwyżki, ale pochłoną one mniej pieniędzy niż podwyżki płac nauczycieli. Kawał budżetu, aż 137,5 miliona, to wydatki inwestycyjne. Według przewidywań prezydenta wydatki te w 2020 i 2021 roku będą już spadać i na koniec tego okresu wynosić prawdopodobnie będą od 50 do 70 milionów złotych, co pozwoli na stworzenie bardziej zrównoważonego budżetu. Prezydent zapowiedział również, że jeśli w kasie miejskiej pojawią się dodatkowe środki, będzie wnioskował do Rady o zaaprobowanie kolejnych wydatków inwestycyjnych. Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisja Finansowo-Budżetowa po zapoznaniu się z opiniami pozostałych komisji merytorycznych wydała opinię pozytywną. W dyskusji nad projektem zabrał głos Jacek Juszkiewicz z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdził, że dostrzega pozytywy planu, jednak widzi też i mniej pozytywne zjawiska. Uwzględnienie w planie podwyżki podatków dla nieruchomości, zaciąganie kredytów. Do negatywów zaliczył brak dofinansowania dla policji zabezpieczającej imprezy masowe w Suwałkach, których jest coraz więcej. Szczególnie dużo, wskazywał Juszkiewicz, policja musi wydawać na zabezpieczenie meczów Wigier, nierzadko eskortując kibiców od Augustowa. Według niego istotnym, lecz niezrozumiałym wydatkiem jest również Park Naukowo-Technologiczny. Z racji wyborów nie mieliśmy okazji projektować tego budżetu, więc nie będziemy go popierać, zapowiedział. Zbigniew Demezer złączył nas z Suwałki, zapowiedział z kolei, że rozumiejąc potrzebę inwestowania, klub poprze projekt. Wiemy nie tylko jak wydawać pieniądze, ale też wiemy skąd je wziąć, zakończył swoje wystąpienie. Anna Maria Gawlińska, reprezentująca mieszkańców Suwałk, wyraziła niepokój z powodu zadłużenia miasta, rosnących kosztów obsługi zadłużenia. Na organizacje pozarządowe, wskazała, zaplanowano 5 milionów złotych. To zbyt mało. Radna uznała budżet za mało prospołeczny i zapowiedziała negatywną opinię radnych z jej ugrupowania. Jacek Niedźwiecki z Koalicji Obywatelskiej był zupełnie przeciwnego zdania. To rekordowy budżet i dobrze zaplanowany. Musimy inwestować, mówił. To zaowocuje dla nas i dla następnych pokoleń, a inwestycje to nie tylko budynki i drogi. Inwestujemy także w ludzi, w oświatę, w ochronę środowiska, wyliczał. To przyniesie wymierne korzyści. Rysą jest kredyt, ale coś za coś. W imieniu
klubu Koalicji Obywatelskiej wyraził pozytywną opinię dla projektu, zapowiadając jego poparcie. Ostatecznie w głosowaniu nad budżetem miasta udział wzięło 22 radnych. 14 zagłosowało za przyjęciem budżetu zaproponowanego przez prezydenta, przeciwko zagłosowało 6 radnych, a 2 wstrzymało się od głosu.